Długo nie jest. Można brać. Podobno niedaleko Wieliczki znaleźli zaćganego typa. Tak. Czytałem o tym. Na Rożnowej. Tak troszkę na południe. Na południe, południe. Od Wieliczki. Na jakimś placu budowych. Pięciu typa zaćgało jakiegoś 16-latka. Już pamiętam. Chyba 19-latek zaćgał 16-letniego typa. Dlaczego? Bo się pokłócili podobno. Bo się podobno pokłócili o kobietę, o dziewczynę. Okej, okay, brawo. Ale szyb tych zbrodniarzy i zabójcę i typa, który. I zabójcę i typów, którzy no byli wtedy przy tym, złapali i niedługo będą sądzić. Ej, dlaczego mam tyle zdrowia? Czuję się, jakbym grał na automacie. Serio. Albo jestem tak dobry. Nie wiem. O, platynę dostałem. Ha. Może faktycznie gram na automacie czy coś. By the way, Warner Bros. Montreal zatrudnia ludzi do dwóch gier w uniwersum DC. Jeśli miałbym o! Jeśli miałbym zgadywać, to nie będzie to Batman. Prędzej Daredevil i Flash. Albo Arrow. Któreś z tych trzech postaci jakoś... Wydaje mi się... Że będą... Tak, Daredevil? Tak, Dezen? Ja... Ej, serio, Daredevil nie jest DC? Całe życie w kłamstwie, serio? Byłem święcie przekonany. Wow! Jedna gra to Batman Arkham Insurgency, a druga gra to kopowała... Jest Suicide Squad. Kolejny Batman. Ja rozumiem, pokój się o wersję premierową. Nie wiem jakiej gry. Ale o baby? Żalmy ich. Jestem kotkiem. Kici, kici. Całe życie. O nie, woda. Powietrze. Ogień. Ziemia. Ja w sumie bym sobie to obejrzał teraz. Ale nie. Ktoś musi grać w Bajonetę, no. Bajoneta się sama nie przejdzie. Fajnie, dostałem kolejny kawałek płyty. Jej! Jak ci podobało zakończenie pierwszego sezonu Avatara? Świetne. Naprawdę świetne. Avatar to jest naprawdę zaskakująca dobra kreskówka. Dobrze się to zapowiada. Jestem ciekawy, co będzie dalej.
Jestem trochę zgubiony. No ale mimo wszystko zostały jeszcze przede mną dwa sezony. Dwa sezony. Teraz gościu będzie szukał jakiegoś nauczyciela od magii wody, a w trzecim sezonie pewnie od magii ognia, nie? I na końcu będą się napierdzielać. To jest strasznie przewidywalne. Strasznie przewidywalne. Jak to... Halo. Jak to będzie. No jest całkiem spoko. O! Głupi wąż! Ale gdzie jest ten wąż? Jest. Ale od wody już nie ma. No od wody ma. Znaczy od wody się w sumie już nauczył. Wody się jakby nie nauczył, on nauczył się panować. Teraz zostało mu jedynie coś tam się douczyć. No tak, edukacja są jakieś tam zwoje. No i też jakby nie patrzeć, ma pewną nauczycielkę od tego. Powiedz, będzie szukał nauczyciela magii wody. Nie, 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 będzie szukał nauczyciela magii ziemi, to powiedziałem. Zresztą wadcą wody, czuję to, kiedy opóźniam wolniej przy kiblu. Not even once, co? Ale ciekawi mnie. Ciekawi mnie, czy do naszej, do tej paczuszki, do tych paczuszki trzech osób latającego bizona i dziwnego lemuro coś tam dołączy jeszcze kilku bohaterów. Bo to byłoby nawet dość zabawne, gdyby dołączył na przykład jeszcze do nich mag ziemi i mag ognia. To by było do przewidzenia, ale byłoby spoko też. No zobaczymy, zobaczymy co dalej, co przyniosą kolejne odcinki. Ja bodajże skończyłem teraz na 23 odcinku. Przedwczoraj skończyłem, bo od wczoraj oglądałem co innego. Wczoraj wczoraj na Netflixie swoją premierę miał trzeci sezon Ricka i Mortiego. No i ogarnąłem. Wczoraj wieczorem obejrzałem sobie ze 3 odcinki. Dzisiaj co mam jeszcze? Ale sezon bije. Trzeci sezon bije wszystkie sezony poprzednie razem wzięte. Choć muszę przyznać, że ostatnie 3 odcinki, 8, 9 i 10. 10 był dość taki se, powiedzmy. Szwery, czy była bo to studia Brzez? Na 100% coś takiego było. Bez tusku. Na pewno coś takiego było.
Abym sobie zagrał w jakiegoś RPGa. Ale takiego kurde RPGa, że RPGa bym zagrał. Biegtałbym, gdyby była jakaś produkcja tego studia z MGS-a 5. Raczej... No, pewnie niekoniecznie od tego studia. Ale od czegoś innego na pewno jest. Tyle widzieli. Halo, gdzie moja pure platina? Te rękawice są fajne. W ogóle, który ja już chapter robię? Chyba szósty. Łuk? Nie, to są dwa miecze jakieś. Haha, czysta platyna. Jestem najlepszy. Jestem najlepszym graczem, najlepszym iśrum, nie ma lepszego. Ale to jest długie. What are you boys doing in here? Are you hiding something from me? Come on. Fabulous. A jak się podobała końcówka Infamousa? Tak mówiłem, była super. Mi się bardzo mysłu spodobała. To był taki plot twist, którego mogliśmy się spodziewać, jeśli byśmy wsłuchiwali się w historię dokładniej. A z drugiej strony był to taki, nie wiem, zwrót. Przecież zdradzając zakończenie, był to taki zwrot akcji, albo raczej plot twist, którego by się wszyscy spodziewali, czyli podróże w czasie. Także taka rzecz byłaby z jednej strony przewidywalna, a z drugiej strony nieoryginalna. Ale wyszło bardzo dobrze. Akurat końcówka Infamous była bardzo dobra. Podobało mi się. Choć bardziej mi się podobało to, co było w napisach końcowych. Przecież po tej kadcynce. To jak... Tak jesteśmy traktowani przez miasto, przez ludzi.
Jestem ciekawy, czy wybory w pierwszej części jakoś wpłyną na... Czemu? Nie wybory, czyż... Nasza karma, zła, dobra karma wpłynie jakoś na... historię Infimusa 2 od nowa. Czy nagle twórcy wymyślą coś takiego, że wszystko się nagle kasuje. Że nagle robimy się neutralnym człowiekiem. Albo czy tam się moce kasują, czy coś. W sumie jestem ciekawy, jak to zostanie rozwiązane. Dzisiaj zobaczymy. So don't you dare cry. Yes, mommy. Fine. You've got to be a strong little one to survive in a place like this. What's your name, anyway? Cereza. Cereza? You're not from Figrid, are you, little one? Where are you from? I'm from my house. Well now, I'll hazard a guess. This isn't your home. So what on earth are you doing here? My daddy told me to come here. And whereabouts is this daddy of yours? He was at work, but now I don't know where he's gone. I want to go home. I can't just drag you along wherever I go, little one. So you'd better not be getting attached to me. Yes, mommy. Come now, little one. I'll help you out of here. But that's all. And you have to promise there'll be no crying. A single tear and you'll be crying alone. Got it? Okay, mommy. Jakie pocieszne. No i to nowy przeciwnik, czy... Jak ja mogę walczyć z tymi trzema cosiami? Ej, ja nie mogę tego bić w ogóle. O! O, to już wiem jak walczyć. O, co otwierać? O Jezus, serio?
odutknął, czy co? Ale ja wiem. Lipka w sumie to może wiedzieć. U. Glimpse of Temple. No nie, naprawdę. Don't worry. It's always scary the first time you see them. So, where was I? Oh, yes. Your kind invitation. I do hope you've prepared dessert as well. Jezu, ale zacząłem mieć dość tego utworu muzycznego. On był fajny, nie wiem, za pierwszym tysiącem. Ale jest dużo już milionowy, a coś się ma dość. Hej, hej, zostaw dzieciaczka w spokoju. Tu jesteś, nie? Ta dziewczynka będzie miała dobre wspomnienia z dzieciństwa. Kurde, będzie miała wyśmienite. Ty byś nie miał? Pewnie wyrośnie z niej jakiś wielki potwór czy coś. O kurde. Siema. No i walczymy z wielkim Dezenem. Nie jedz dziecka, zostaw dziecko w spokoju. O, o, jak słodko. Naprawdę. Ej, co ty przez cały czas chowałeś topór pod ziemią? Najdramatyczniejsza chwila, jakakolwiek została pokazana w grach. Kiedy znowu to była ubrana. Na potrzeby cutscenki się ubrała.
Chociaż w sumie już wiemy. Auć. Też wszystko jasne. Czy walczymy z kopią, czy co? Jestem odrobinkę skonsternowany. Z każdą chwilą coraz bardziej. Okej. No i znowu ten kawałeczek. Taki konik. Okej. Zabiłem lwi na 10%, ale w DT mnie tak, Boko, tak. Tak. No siema. Widzę, że przyszła cała ekipa. Halo, halo. Tak, dokładnie, Mysus, to był ten punkt. W końcu mogę zobaczyć na własne oczy, mogę zobaczyć, jak to wygląda. Chcemy Salem. Dobra, Femo, będzie Salem. Na MGS-u. Chcę zniszczyć tego aniołka, no nie mogę. To ta książeczka. Przypomnijcie mi, ile Bayonetta miała chapterków? 16 czy 12? No i znowu ten typ. Yeah, speaking of right, I'm glad I've been standing around waiting for you, because I knew we'd cross paths. See, the only way to reach the upper crust and their gated island of champagne wishes and caviar dreams is over Prominence Bridge. Udało się. Oh, yes. A tak naprawdę Femo nie będzie nigdy. Lovely place, isn't it? Szpędzej zagramy w Batmana. Chyba. Pierwsza do nas filmowa Wolfsgena. Nigdy nie wiedział z Wolfsgenowi.
Don't play games with me. A, właśnie. Tam mi przypominał, że będzie giveaway. Uwaga, robimy giveaway, w tym do wygrania będzie Dead Rising 2 w wersji kluczowej na Steamowej. Korzystaj się do 45 pub, bo wszyscy jesteście bogaci. W tym możecie mi wierzyć. No good deed goes unpunished, and you never know when a monster may sneak up. Mommy, look out! Mommy, no! No. Gdzie to jeszcze 37? Skam. No... Całe życie Femo na skamie. Niektórzy wiedzą o tym lepiej od pozostałych. You got a gold award. Miło. Ach, i ta głupia minigierka. Niech sobie taka cutscenka będzie, ale po co? Piu. 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 Co to ma być? Chłanki ginie. Dobra, czas na... Czas na kolejny chapter. Chapter numer... Nie wiem, który. Siódmy. Jest nawet połowy nie ma dzisiaj. Jak ja nie lubię długich gier. Nawet jeśli są przyzwoite, ja tak nie lubię długich tytułów. Chyba i ten Infamous był, czy Infamous było całkiem spoko. No, ale to 10-11 godzin, więc to już jest ta średnia, średni czas przejścia. A z drugiej strony sam Gothic 1 trwał 20 godzin około. Moja nie była spoko. No moja nie. Pani Iwona nie była. Nikt nie lubi pani Iwony. O, walka z bossem? Super. Mam nadzieję, że walka z bossem. Przydałaby się jakaś odmiana. Jep, walka z bossem. Chyba. Temperantia. Nazwa taka sobie. Mam nadzieję, że w Infamousie 2 będzie o wiele lepszy dubbing. Wątpię w to, ale mam nadzieję. Dobra, walczy już.
Jestem pewny, czy Infamous 2 w ogóle jest dubbing. Jest na pewno, czekaj. Zgadza się pudełko. Ja w polskiej wersji językowej. W sumie nie ma napisanego, czy w wersji kinowej, czy w wersji pełnej. Jest napisane pudełko w wersji polskiej językowej. Jep, walczymy teraz z tym czymś. O kurde. Jaki duży coś, rany. Jakie on ma macki. Dezen z mackami. O, macki mi już jeden zepsułem. Olipka! Salam alaikum. Teraz będzie ptaszek czy co? Łapy diabła. Jej, jedną łapę mu zepsułem, jej. Jestem... Jak tak dalej pójdzie, to będę bił 20 level. Drugą łapę mu zepsuję. Abrakadabra, pan wkurzacz. To jest mało. Lul. Pozbawiłem go mackowych łap. Podłażę po jego brzuszku. Aha, dobra, muszę te kulki niszczyć, dobra. Aha, dobra, muszę go tego skruszyć. Ołki, dołki, da się zrobić. Jej, zepsułem mu nóżków, już nie mam nóżków. Już mu trzeba plecy zepsuć, ojej. Ale walki z bossami są nawet fajne. To muszę przyznać. Wow.
Z wielką twarzą walczę. On świr jeszcze raz oczuł. Nie wiem, czy to jest straszne, czy komiczne. Kadłubek. Kadłubek Dezen. I teraz szylfej wybuchnie. No, 500%, że tak zrobi. Albo i nie. w takim sensie. Miałem rację. Strongman. Bugger. And I didn't make any time for pillow talk. No, biedny gryfuś. To był taki fajny gryfek. To znowu się będziemy bić. Chapter 7 skończony, jej. Czyli zostało mi jeszcze mniej więcej połowa gry. Okej. Okay. Ale ten jeszcze nie strzał w Benis, bo to był straszny. No, chłopie. Już nawet ten posąg, to był posąg, a mimo to zapłakał. Mimo to ten posąg zapłakał. Halo. Takie ciosy bolą. Nawet posągi. To jest sadyzm. Bajonista. Czas na chapter 8, czyli już połowa gry. Mamy na liczniku 5 godzinę. Jest połowa. Okej. Okay. Czyli może w ciągu 10 godzin to uda nam się zaliczyć.
Może, kto wie. Czy ja w ogóle zapisałem? Huh. Never mind. Video it highway. Przez na cutscenkę. We. That bridge in these heels? I don't suppose I can call a cab to get me to the island. Najpierw tak idź. Ja się bawię w tirówkę. Czemu on ten jeździ? Jakimś dwemelskim pojazdem? A potem dwemelskich pojazdów. Już w tym miesiącu, już w listopadzie wyjdzie Skyrim VR. Aż chciałbym już zobaczyć, jak to wyjdzie. O. Oby recenzje Skyrimowego VR-a były naprawdę pozytywne. Bo tak chciałbym w to zagrać. Gemstone, and that stone has to be in the Ithaval Group building. I'm headed there too. How odd. You seem to know where I'm going before I do. Yet you don't seem to know how to drive a car in a straight line. What am I? A chauffeur? Cheshire, do you have any idea what prolonged walking in this salty air will do to my hair? Well, I tend to use some product when I go to the beach. Co, będę tak strzelał? Nie, to tylko wyglądali kastenki. I'm getting the distinct impression I'm not wanted on that island. But I love it when people play hard to get. Oj, też się nagle zmieniło. Wszystko się zmieniło. Easy peasy. Platyna. Platyna najlepsza jest na wszystko. A te światło skąd? Serio? Aha, dobra. Czas na osiołka. Platyna. Kolejna platyna. Trzeba zrobić na ósemce platynę.
Ja nie chcę dostać już złotego bożka. Ja chcę dostać platynowego bożka. Serio, macie tu anielskiego... Au. Zawsze się na późno. Macie tu anielskiego samochodzika? A witam cię, Arcti. Halo. Dawno cię nie widziałem. W ogóle zapomniałem, że żyjesz. Czy nie tak dawno cię widziałem? Znaczy no, słyszałem, czytałem. Czy... No nieważne. Dobry wieczór. Proszę ciebie, dobry wieczór. Dobra, to już widzieliśmy. Walczymy z anielskim samochodem. O! Okej. Fuck! Fajne odpalanie samochodziku. Speed up, slow down, fire guns, jump, evade. Dobra. Sterowanie proste jak budowa CPM. No i to się nazywa urozmaicenie. To jest za szybko. Wow! A ten skąd się tu wziął? Au! Co tu się odjanie prawda? A gdzie taki półdemon? Trzeba już więcej, a czytało jeszcze więcej. Pół demon. W zasadzie to na odwrót. Pół demon to jest pół demon. Bo raczej pół Arcti. Bo wiecie, Arctiego na przykład... Arcti ma mikrofon. A taki demon nie ma mikrofonu. Czyli jakby nie patrzeć, demon to jest pół Arcti. Chyba. Jany, jak długa ta droga jest? No właśnie. Czyżbym miał platynę kolejną? Nice. A się przypominają takie życie stare gierki z automatów. To się chodziło do salonu gier. Wow. Chodziło się do salonu gier i był, wiecie, taki fotelek, gdzie się zasiadało. Się kurde ścigało. Nie wiem dlaczego mi się tak to skojarzyło, ale...
Wow! W zasadzie nie mam pojęcia, co się dzieje, ale okej. Okay. Wiem, że wszystko wybucha. Dlaczego wszystko wybucha? To jest pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. Ale my już przez ten most przyjeżdżamy chyba któryś raz. O! Dawno nie było w sumie Nelu. Jedziemy w stronę zachodzącego słońca. Coś się zmieniło. Oj, nie trafiłem. Wow. No przecież czym razem trafiłem? A to jest bez sens. O, jednak nie. Aha, Dobra, rozumiem. No nie, no w sobie od tego momentu. No halo, to jest bez jaj. No i pojawił się. Wow. Like a boss landing. Tylko srebro, kiepsko. Kiepsko. Co wy tam pisaliście? To szkalowanie, mam panem poszczelać pyginia. Przyszedł demon, kiedy go szkalowali. Jak wezwać demona? Poszkalować go trochę. Już wiemy. To jest trochę jak... To jest w sumie taki pakt wzywania demona.
Kiedy, żeby wezwać demona, trzeba było narysować krąg, rozstawić świece. Zapomniałem dodać, że ten krąg musi być narysowany z krwi i nie wiem, kozy dziewicy. No i podczas tego wszystkiego musisz wypowiadać jakieś zaklęcie. I tak się kiedyś wzywało demony. A teraz, żeby wezwać demona, musisz go poszkalować. Ojej, mam 4 minuty ich pokonać. To się raczej da zrobić. Okej. To miało mi zająć 4-6 minut. A nie zajęło mi nawet chyba 10 sekund. Ale ta gra jest niezbalansowana. Razem odpalaj swoje multikenda. Tylko sizowe kozy z poduszkami, pentagram, ignorancie. Nie będę przychodził do byle okręgu. Jak to srebrna nagroda? Powinna być 300 platyna, no... Dwie platyny mam. Pił platynę jedną. No dwa srebra były, no i to serio za... Nie, no tak nie, bawię się. Jan Demon III nie miał pomarańczy. Jan Femo III skamił małe dzieci. Ziom. Panie się wyrymowaliście. Szanuję. Znaczy, nie szanuję, ale wiecie. Papa, ja pa. O, to jest taki głupie tak ja. No taka prawda. Co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, kolego? Bo ko gówniarz i tak dostał klucz i płacze. Puh. Teraz skończyła ci się mapa i na klocki wchodzisz? Okej. Okay. To jest jakieś rozwinięcie konceptu. Chapter 9. Dobra, zostało nam około 6-7 chapterków do końca. Brzmi dobrze. Damy godzinkę już 4 minuty. Dobra, przejdziemy jeszcze jeden chapterek i tyle. Dzisiaj. Tyle na dzisiaj jest Bajonety. Mam gołąbka, asie. O Jezu, a tylko gołąbka bym zjadł w sumie. Ja dzisiaj miałem tylko grzechówkę. I parówki na śniadanie. A kolację jeszcze nie jadłem. Sandbacz kupiłem, panczos lepszy. No panczos to oczywiście lepszy, ale w ogóle jakiś skandal, nie wiem czy o tym już słyszeliście, czy nie. Wczoraj piszę was, godzina 19:15, ciemno, jakby była 23:00 w ciągu wakacji. A było 19:00, było ciemno. No i ja tak sobie idę do sklepu, do Biedronki dokładniej, precyzując. Idę sobie do tego sklepu, około 1,5 kilometra. Zajęło mi to 15 minut drogi, bo tak. No i idę. No i idę sobie do tego sklepu. I wiecie co? I w tym sklepie, proszę ja was, jak chodziłem między tymi półkami, tak patrzyłem, po różnych ciperkach, no i tak w tym sklepie, chodzę, patrzę, no i nie było. Po prostu, no, nie było. Nie było. Panczosów. To jest skandal. To był skandal. Wy to rozumiecie, potraficie sobie wyobrazić, żeby nie było panczosów? Specjalnie poszedłem do Biedronki, żeby kupić sobie panczosy. A tam nie ma panczosów. Zamiast tego kupiłem sobie podróbkę jakichś Pringlesów. Takie coś. Takie topy. Za 4 zł było.
To nie jest poziom cringe-lessów, ale złe nie jest, muszę przyznać. Idę pewnym krokiem, nie wiem, tutaj. Napisz na fanpage biedy. A żebyś wiedział, ja napiszę... Ja nie tylko napiszę na fanpage'a. Ja napiszę skargę do prezesa. Siema, mam klucz. Ej, ale gdzie mam ten klucz? Aha, tu mam wsadzić klucz. Do kuli. Rozumiem, nie ma pomarańczy, ale biedonkowy pan czasu. No właśnie! Femo, rozumiesz? Nie było panczosów. Ty to rozumiesz, że nie było? Takie dobre powinno być. Takie dobre powinno być, rzecz jasna. W Biedronce Ago nie było. To jest skandal. W ogóle fajne chórki. Tak. Tak w opozycji do tego jednego durnego kawałku, którego słuchamy 500 razy. Fajne takie chórkowe, anielskie piosneczki. Dobra, gdzie ten klucz? Tu jest ten klucz. O, tu jest kolejna dziurka. A się błędnik zepsuje. Biedronka? I want our reporter back. Zabugował się jeden ze sklepów. Jak śmieliście w ogóle coś takiego zrobić? Człowiek przychodzi specjalnie, 1,5 kilometra, żeby kupić sobie panczosy za 2,80. A wy co? A wy nie macie. Jak śmiecie? Jak śmiecie, wy śmiecie? Że ja, powtarzam, ja, taka wspaniała osobistość, przychodzi do was specjalnie, a wy nie macie? Wy nie macie panczosów? To jest skandal, jak dla mnie. Jestem kotkiem. Jaki ten wąż długi. Reklama roku. Gamefold z opiszkiem od opery najsektowniejszego. Lul. Kiedy jakiś... Wow. Kiedy jakiś śmieć śmieje śmieć. Dokładnie, Mestus. Dokładnie, Mestus, tak jest. Tak było. The Shadow of War. Ja, no ale mogliby już wypuścić te rozszerzenia fabularne. Z chęcią bym sobie zobaczył. W ogóle mógłbyś Monolith stworzyć jakąś kolejną grę z systemem Nemesis. Niekoniecznie Gwiezdne Wojny, ale coś by się przydało. Cokolwiek. To tylu uniwersów można... Warner Bros. Wykorzystać system Nemesis. Wydrób sobie z lootboxa DLC. Wydrób sobie z lootboxa przycisk nowa gra. Wydrób sobie przyciski, opcje, wszystko. Żeby wyjść z gry, musisz wykupić DLC. Wiecie, my się tak śmiejemy. Ale ja już to przewidziałem. Akurat jak tworzyłem scenariusz od CD Action, gry dla CD Action. Już nawet nie pamiętam tytułu, bo tytuł zmienialiśmy w cholerę razy. To faktycznie tam był taki easter egg, że jak wchodziło się do jakiegoś tam pokoiku, to były drzwi.
Jak klikaliśmy na te drzwi, żeby je otworzyć, pojawiała się notka, że jeśli chcesz dalej przejść, to musisz wykupić DLC. Oczywiście możesz przerywać, kupić DLC, jak chcesz. No tylko, że wtedy musisz wykupić sobie wyjście z tego. Jezus. Kupić sobie wyjście z tego menu kupowania DLC. Jeżeli wykupiłeś sobie to DLC, to musiałeś wykupić sobie pozwolenie na wyjście z kupna tego DLC. I tak dalej. Było tak deeper, głębiej. Ale to też działało w drugą stronę. Jak zdecydowaliśmy się od razu wykupić się DLC, to też nam się wykupowało pozwolenie na uruchomienie tej DLC i tak dalej. No, my się śmiejemy z tego teraz, no ale serio, tak będzie. Naprawdę, uwierzcie mi, tak będzie. Jezu, kula mnie bije. Nie potrafię kręcić gałką. Teraz śmieszne jest, że Daniku gra bez lootboxów na starcie, zbiera już uznane. Naprawdę. A najgorsze z tego wszystkiego jest EA. Najgorsze w tej kwestii jest EA. Jej, klucz mam cały. Według czytałem wiadomość. Monster Hunter bez lootboxu jest już na topie. W sensie Monster Hunter będzie miał lootboxy? Czy już ma? Czy... Ale nie wiem w sumie. Bicek stał integrację z Discordem. O, zawsze coś miło. Im więcej gier będzie miało integrację... Fuck. Integrację z Discordem, tym według mnie lepiej. To jest fajny bajer. O, ty Matosik pobił swoją starą na live za kasę? Lol? Co? Jak? What? Przecież Balisig nie ma integracji z community graczami. Wtedy się lekko śmieszne, jak człowiek pamięta kody trainer mody. O! Sfinks? Łódź! Łódź o Sfinkso coś. To jest boss, nie wiem, pierwszej sfery czy mini boss? Druga sfera. Czyli taki pseudo boss. Ała! To boli. Ej, to są dwa statki. Bo mnie statki biją.
Dobra. Głupie statki. Znowu w samochody anielskie, teraz statki anielskie. Naprawdę. A szkoda gadać. Ale walki z bossami trzeba przyznać, że są spoko. Z tymi wielkimi bossami. Dobra, dobra. Idziemy, 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 idziemy. Nie, o nie, macki. Au. To można wszystko zniszczyć. Ała. Ale się dobrze trafi. Oho. Czas na koziołka. Koziołek najlepszy. Okazję nie słyszałem, ale nie mam pojęcia, o czym to jest. Też nie mam pojęcia, mysłusku. Słyszałem, że to jest dziwne i są tam owce. Albo kozy? Demon wie. A skąd demon wie? Nie wiem. Ale się domyślam. Jest takie pomościki. Pomościki strasznie przypominają ten poziom z Hugo, gdzie były teleporty i lusterka jakby. Halo, jak ja to zrobiłem? Jak ja to spadłem? To nie działa. Tak być nie powinno. A dobra, kula już jest tu. Wielka kula, próżni i wszystkiego innego. Dlaczego ja... Ała. Lul. Jak coś to Katrin to nie jest jakaś obitna gra, poniżej 80 na Metacriticu. No cóż, wciąż więcej niż... Nie wiem, wszystko inne. Jakieś wiatelki tu są. No i żadne wiatry. Czyli dobra, takie 4+. Jakie 4+ na 5, czy 4+ na 10? O, księżyc. Ale nie w pełni. Księżyc, który jest... Półksiężycem?
Że bardziej ćwieć księżycem? O. Czas na bossa? Kule. I w końcu walczymy z kulą. Open device. Ja w ogóle, bo ja mam mało zdrówka. Jakim cudem, nie wiem. No nie mówcie, że mnie kula pobije. Nigdy nie chciałem umrzeć od kuli. Umrzeć od kuli to, jest wstyd. O, w koszykówkę gramy. W siatkówkę. Aj, tyle z tej gry. O. Lekko nie było, czyli takie 4 plus na 6, bardziej zwykłe 4. Dziś się coś ciekawego, czy jak zawsze? Jak zawsze. Ale co jak zawsze? Jak na razie to nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Jesteśmy Bóg wie na jakim wyimaginowanym świecie i walczyliśmy przed chwilą z kulą. Ja no trochę biła. Trochę bardzo biła. Trochę więcej biła niż biła. Goddammit. O, skończyliśmy już. Jej, skończyliśmy 9 chapter. Nice. Dziewiąty chapter. I tak mówiłem, na 9 chapterku kończymy. Kończymy Banjonetę na dzisiaj i będziemy kontynuować prawdopodobnie jutro. Bang, bang. Jak ja nie lubię tej gry. Jest taka strata czasu. Me, you looking for? A, czyli idziemy po prostu wyżej, żeby dokopać Bogu. To ma sens. To ma sens. Chapter 10, chapterów jest 16. Więc jakieś plus minus 2-3 strumyczki będzie z głowy. Ale to już będziemy kontynuować jasnym razem. Jak się poszczęści, to i może w tym tygodniu skończymy. Jak się poszczęści, to może i w tym tygodniu skończyłem Bajonetę. Okidoki. Także stop.